Cześć, tutaj Okiem Józefa. Dzisiaj jest ze mną pan dyrektor naszej szkoły, Piotr Mukowski. Dzień dobry. Chciałabym z panem dzisiaj porozmawiać o chyba jednym z wybitniejszych absolwentów naszej szkoły, naukowcu, wynalazcy nanomedycyny i nanotechnologii, panu profesorze Tadeuszu Malińskim, którego z ogromnym żalem pożegnaliśmy 13 września. 6 listopada odbędzie się pogrzeb, dlatego w związku z tymi okolicznościami chcielibyśmy przybliżyć trochę sylwetkę tej wybitnej postaci, który no, co prawda większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek jego korzenie sięgają naszego miasta. Został przecież też honorowym obywatelem miasta Śrem, a jego szpital nosi jego imię. I chciałabym pana zapytać, czy mógłby pan trochę przybliżyć nam jego sylwetkę i jakie są pana osobiste wspomnienia związane z profesorem? Znaczy, miałem przyjemność kilkakrotnie spotkać się z panem profesorem i to były i spotkania indywidualne, i spotkania w trakcie jego wykładów. Także był niezwykłą postacią. Jego zainteresowania były dosyć szerokie. Mnie interesowało kilka rzeczy. Byłem na jego wykładzie dotyczącym tlenku azotu, jego wpływu na nasze życie. Pan profesor w zasadzie dokonał dwóch rzeczy. Dokonał minimalizacji narzędzi, które pozwalały badać kwestie zdrowia ludzkiego na poziomie komórki. To była jedna kwestia, a druga kwestia to właśnie było jego, wykorzystał te narzędzia do tego, żeby badać ilość tlenku azotu w organizmie, gdyż udowadniał, że to tlenek azotu jest ważniejszy do życia człowieka niż tlen, dlatego że zakłócenia w dostawie tlenku azotu powodują śmierć w przeciągu kilku sekund, a nie w przeciągu kilku minut, jak zakłócenia związane z tlenem. To jest taka jedna jedno z jego zainteresowań, to główne, bo właśnie z tej dziedziny był typowany do Nagrody Nobla. Natomiast mnie jeszcze bardziej interesowała jego jako poboczna działalność. Mianowicie pan profesor zajmował się ocenianiem starych obrazów. Oceniał je z jednej strony pod kątem autentyczności, a z drugiej strony też oceniał obraz. Tutaj mamy na przykład obraz w gabinecie. On taki obraz sobie brał na warsztat i sprawdzał, czy pod spodem na tym obrazie jest inne dzieło i czy to dzieło jest bardziej wartościowe od tego, które jest na miejscu. On miał kilka odkryć związane z tym, że na obrazach XVII-wiecznych odnajdował dzieła mistrzów poprzednich, chociaż nigdy nie gwarantował, mogło się okazać, że zdjęcie obrazu zewnętrznego okazywało się błędem, gdyż obraz, który był pod spodem, był mniej wartościowy. I on badał obrazy również pod kątem, czy nie są falsyfikatami. Odkrył między innymi, że wszystkie dzieła Rembrandta wykonywane były na deskach dębowych, które były importowane z Gdańska przez port w Gdańsku. Także mówię, to akurat ta dziedzina mnie niesamowicie interesowała, miał niesamowite znajomości w galeriach malarskich. Dzięki temu też sam posiadał niezwykłą kolekcję dzieł malarskich. Z tego co mi wiadomo, wśród tych dzieł, które miał u siebie, znajdował się również szkic Leonarda da Vinci. Także to była niezwykle ciekawa postać. Miałem z nim szansę na dłuższą rozmowę w czasie ostatniego zjazdu, który miał miejsce na ostatnią rocznicę szkoły, którą obchodziliśmy. Wtedy miałem okazję go obwozić po mieście i trochę bliżej porozmawiać nie tylko o sprawach zawodowych, ale również o sprawach prywatnych. Dobrze, dziękuję. Jakie to jest w ogóle uczucie mieć tak wybitną osobistość w gronie absolwentów naszej szkoły? Znaczy, powiem tak, to akurat jest czas zjazdu na 150-lecie, kiedy zapraszaliśmy wybitnych absolwentów szkoły na spotkania z uczniami. Ja dopiero wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, ilu takich wybitnych absolwentów jest. Pociągaliśmy profesorów z różnych uczelni, z uczelni medycznej, ekonomicznej, prawników, którzy funkcjonują na różnych uczelniach w Polsce. No i dopiero wtedy zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, jakie jest znaczenie szkoły, bo do tej pory miałem tylko kontakt, w cudzysłowie, z nieżyjącymi
wybitnymi absolwentami, mianowicie pisząc monografię szkoły, odkopywałem te postacie, ale te postacie z XIX wieku i z początku XX wieku. Natomiast w roku 2008 miałem okazję spotykać się z żyjącymi wybitnymi absolwentami szkoły. Dobrze. I też wiemy, że w 2018 roku profesor Maliński został przyjęty do grona tych naszych wybitnych absolwentów. I chciałam się zapytać, dlaczego akurat wtedy? No bo wiemy, że wszyscy z nich zostali uhonorowani jakby po śmierci. Dlatego tutaj jest pytanie, dlaczego akurat wtedy? Znaczy, ja myślę, że tutaj jest przede wszystkim pytanie do kapituły. Bo to jest kapituła przy Stowarzyszeniu Absolwentów i ona podejmuje decyzję, które postacie są, które osoby są wprowadzane do galerii. Tutaj zapadła decyzja związana z profesorem Malińskim. Myślę, że jednym z głównych powodów takiej decyzji było to, że od wielu lat profesor Maliński był darczyńcą jednej z ważniejszych nagród, jeżeli chodzi o szkołę. On fundował stypendium dla najlepszego maturzysty. Co roku wpłacał pieniądze i od kilku lat to właśnie dzięki panu profesorowi najlepsi absolwenci dostawali pieniądze na to, żeby mogli kontynuować studia. Myślę, że to był główny powód, dla którego profesor Maliński został wprowadzony do galerii jako jeden żyjący. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję również.